Bo ja chciałem poruszyć ten temat, bo też Tomek mnie o to prosił, żeby wreszcie to wyjaśnić. Też mam ciągle mnóstwo wiadomości. Nie ma dnia, żeby ktoś mnie pytał o to, ja o mój konflikt z Szalonem, czy my się do siebie odzywamy, czy nie odzywamy, komu kibicuję, czy będę na gali i tak dalej. To właśnie jedno tutaj raz na zawsze chciałem to już wyjaśnić. To, że tam rozstaliśmy się, nie robimy razem projektu, to nie znaczy, że dalej nie kolegujemy. Dalej mijamy się na sali treningowej, mamy tego samego trenera, dalej mu kibicuję. Oczywiście trochę to się czuje jak taki, wiesz, ojciec chrzestny trochę jego kariery, więc trzymam kciuki. Ojciec chrzestny polskich free fightów jest jeden, Arku. Ale tak, ja jestem prezesem, ale trochę akurat w tym wypadku się czuję jak troszeczkę ojciec chrzestny, więc będę na pewno na każdej jego walce, będę kibicować, nie wiem, czy cichemu, czy jemu. Nie, no dobra, jemu. Będę kibicować, ale nie powiem komu i zawsze będę na każdej walce. O, nie, na ostatnich rundkach wpisałeś, że mi. Tak było. To może ja zapytam inaczej. Powiedziałeś, że się mijacie na sali. Sparowałeś kiedykolwiek z Szalonym Reporterem? Na samym początku, dawno temu, i to było straszne, ale teraz, wczoraj miałem okazję wczoraj być na jego treningu. Nie zdradzaj. Czekaj, chociaż troszeczkę nam podpowiedz. Byłem w szoku w porównaniu do tego, co było tam 3 miesiące temu, czy 4 miesiące. Nie, kiedy to było przed tą walką z tymi? To było dawno temu. Pół roku, to więcej. To słuchajcie, to przez to pół roku to jest w ogóle już, to jest przepaść, zupełnie co innego, więc... Myślę, że może zaskoczyć. Jak na takiego starego dziadka rusza się całkiem dobrze. No, no proszę. Czyli ty, oglądając walkę Michała z Adrianem Ciosem i widząc, jak sparuje teraz Szalony Reporter, bardziej skłaniasz się, że nie po sympatii, tylko po umiejętnościach, kto wygra? Nie wiem jak, ale to też było dawno, nie wiem jak teraz Michał się rozwinął. Jakbyśmy powiedzieli, że jest taki sam jak na walce z Adrianem. Jeżeli jest taki sam jak na walce z Adrianem, to może mieć problem, ale jeżeli troszeczkę poprawił się, to może być różnie. No dobrze, na sam koniec jeszcze chciałbym cię zapytać o tą sytuację, o której przed chwilą panowie się kłócili, czyli o sytuację z Robertem Pasutem, bo z tego co zrozumiałem, Tomku, ty powiedziałeś, że to była sprawa między Arkiem... Nie, że te słowa, bo dokładnie powiedział, że jak go wyzwałem, powiedziałem, że to słowo dokładnie padło od Arka, a że oni się pogodzili, a teraz jest jakby konflikt między mną i Pasutem, no to jest druga sprawa, że między nimi już jest zgoda. Że ty nie rozumiesz, dlaczego Pasut ma do ciebie pretensje, tak powiedziałeś, nie, tak? To wiesz, ten konflikt jakoś narósł, ale ja powiedziałem... Znaczy, ja ogólnie to ja rozpocząłem ten konflikt i to ja, wiesz, za dużo powiedziałem pod wpływem emocji i tak dalej. Tomek po prostu się gdzieś tam za mną wstawił i poszło dalej. Z tym, że niechęć ze strony Roberta poszła chyba bardziej w stronę kierunku Szalonego Reportera, bo my się już pogodziliśmy po prostu... Znaczy, ogólnie to dużo ludzi go nie lubi, ale to chyba jest akurat jego plus, bo przez to ma zasięgi i walki i kolega się ustawia, więc to można też iść w tą stronę przecież, nie? Powiem więcej, nawet Wardęga wczoraj na live się ustawił w tej kolejce. Co ty gadasz? Serio, powiedział, że on by mógł ze mną walczyć, były ciekawe konferencje. To widzisz. Serio, swojego słowa, Sylwka. Powiem więcej. To. Dziękujemy. Chyba, że chcesz jeszcze powiedzieć. Dzięki, Arek. Nie, pozdrawiam wszystkich. Cześć. Widzę, Buziaków. Widzimy się na gali. Cześć. Dziękuję. Powiem więcej. Dobry temat. Tomku.